nazywam się Roger Glast, a to jest program Czy jest? W dzisiejszym odcinku programu Czy jest? Rozważymy palącą kwestię, czy jest życie po śmierci. W tym celu zaprosiłem do studia trójkę nieboszczyków, świętej pamięci profesor Evelyn Last, krytyka teatralnego, świętej pamięci Jeronimo Stone, kustosza Muzeum Wojny oraz bardzo świętej pamięci pastora Ironsa, reprezentanta poglądów kościoła anglikańskiego. Panie i panowie, w takim razie zadajmy sobie to kluczowe pytanie, czy jest życie po śmierci? Może pani zacznie. Dziękuję. A jak pani sądzi? Rozumiem. Pan pastorze? I wszystko jasne. Proszę państwa, trzy razy nie. W następnym odcinku programu zajmiemy się kwestią, czy jest tego dosyć. Tymczasem dobranoc państwu. Jakie wy państwo odniesiecie wrażenie, zobaczymy w programie. Mam nadzieję, że pozytywne, ponieważ to była grupa szczególna, sześcioosobowa, ludzie gruntownie wykształceni, po Cambridge, po Oxford, to jest coś. Skończyli swoje studia, ale nie utrzymali się w swoim zawodzie, postanowili brać w zaparte, grać, tworząc grupę Monty Pythona. Kolejny sketch z cyklu Latający cyrk Monty Pythona, przemytnik zegarków na odprawie celnej. Zapraszam. Zegarków, kamer, radioodbiorników. Tak, cztery zegarki. To też nie! Nie, nie mam żadnych zegarków. Żadnych zegarków precyzyjnych. Z jakiego kraju pan wraca? Ze Szwajcarii. To też nie! Nie ze Szwajcarii. Nazwa zaczyna się na S. Jak nazywa się ten kraj, gdzie nie produkują zegarków? Szwecja? Tak, dokładnie. Wracam do Szwecji, tak. Na kwicie bagażowym ma pan napisane Zürich. No tak, Zürich. Miasto w Szwecji. Zürich jest w Szwajcarii. A, w Szwajcarii, no tak, tak, Szwajcaria. Tam właśnie robią zegarki. Ładnie tu pana. Ma pan przy sobie szwajcarską walutę? Nie, tylko zegarki. To znaczy jeden zegarek. Jeden zegarek z kalkulatorem. Przeliczałem na nim kursy walut i sam już przestał odmierzać czas. Zgrabnie powiedziane. Ma pan tam budzik? Nie! Tylko kamizelki! Przypominało to odzwonienie budzika. No bo to... kamizelka się rozdzwoniła! Rozdzwoniła? No dobra! Przyznaję się! Jestem przemytnikiem! Ta walizka jest pełna szwajcarskich zegarków i budzików! Chciałem szukać urząd celny i królewskiej mości z tym cholernym idiotą! Nie wierzę panu. Ale to prawda. Jestem winny przemytu. Co mi pan tu wciska? Pan nie byłby w stanie przemycić kawałka papieru! Słuchaj, ja przemycam od lat! Przemycam mikrofilmy, części samolotu, blachotachówkę, niemieckie pornosy, co ty to chcesz? Proszę przychodzić, zabiera pan mój czas. Tak, tak! To proszę bardzo, i co? I co? Mógł pan dokupić ten broń. Nie kupiłbym 2000 zegarków! Proszę pana, to się zdarza. Proszę iść, nie zabierać mi czasu, nie proszę nie przeszkadzać pracy. Nieprawda. Proszę stąd iść! Jestem byłem i będę proszę stąd iść!
Biedaczysko, no trzeba by mu pomóc. A ty nie pieprz oczurku, tylko zasuwaj do kabiny i się przebieraj! Drodzy Państwo, zastanawialiście się kiedyś, jaki jest sens życia? No bo nas tym różni, prawda? Jedni uważają, że sens jest, drudzy, że nie ma. A jak odnosi się do tego Monty Python, usłyszymy w piosence pod tym tytułem. Sens życia według Monty Pythona. Jesteśmy tu. Dlaczego tak jest? Stworzył nas Bóg. Czy natury gest? Lambert, wszystko Państwu powiem. Lambert, pokaż tym 25 się budę.
Ale chodzi o materac. Do pana Lamberta trzeba być psia buda, bo jeśli państwo powiedzą materac, włożę sobie torby na głowę. Poza tym jest w porządku. Dobrze. Chcieliśmy obejrzeć psie budy. Psie budy? Tak. Dział zwierzęcy jest na drugim piętrze. Nie, nie. Chodzi nam o psie budy. Dział zwierzęcy, drugie piętro. Co państwu mówił? Pański kolega powiedział... Co państwu mówił? No, powiedział, że mamy mówić psia buda zamiast materac. Powiedział pan materac? Prosiłem, żeby pan nie wypowiadał tego słowa. Będę musiał stanąć w tym pudle. Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę, nie wiedziały jak. Znalazły kładeczkę, kładka była zła. Spieprzyły się pieski dwa. Powinien być znów normalny, ale niech pan po prostu nie. Dobrze. Chcemy obejrzeć psie budy. Na drugim piętrze. Ale chodzi nam o te psie budy. A, materace. Tak. Skąd mam wiedzieć, że mówiąc psia buda, ma pan na myśli materac? Czemu pan nie powie materac? Ostatnio włożył pan torbę na głowę po materacu. Ktoś nie powiedział materac. Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę, nie wiedziały jak. Znalazłem kładeczkę, latka była zła. Spieprzyły się pieski dwa, sibą, sibą. Musiałem będę operował!
będzie się za kulisami. Ciekawe, czy nasza służba zdrowia jest podobna. Nie życzę Państwu swojego serca. Otóż, mówiliśmy o mózgu. Czas na nogi. To również część ciała, która wydaje się interesująca. Szczególnie panowie mają wzgląd na to, żeby zauważyć tę część ciała. Zatem zapraszam do piosenki pod tytułem Nogi. Wśród naszych metod są strach,
Wejdźmy jeszcze raz. Nie spodziewałem się hiszpańskiej inkwizycji! Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji! Wśród naszych metod są strach, zaskoczenie, skuteczność, fanatyczne oddanie papieżowi i piękne czerwone mundurki! O, psiak. Ty powiedz ten kawałek. Co? No, powiedz ten kawałek. Ale ja nie umiem. Nie spodziewałem się hiszpańskiej inkwizycji! Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji! A ci, którzy się... metody to... Nasze metody to... Strach! Ha! Zaskoczenie! Czekaj! Ha! Nasze metody to zaskoczenie! Bla, 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 bla! Kardynale! Akt oskarżenia. Jesteś oskarżona o to, że w różne dni dopuszczałaś się aktów herezji przeciwko Kościołowi! Mój stary mawiał! Wystarczy! Wystarczy. Kobieto, przyznajesz się? Nie rozumiem. Sprawimy, że zrozumiesz. Kardynale Pickles, nakradę z nią. Nie. Dobra, dobra. Przywiąż ją. Kobieto, przyznajesz się? Jestem niewinna! Ha! Kardynale Pickles! Rozciągnij kratę. Rozciągnij kratę odrobinkę. Przecież wiem, że to niemożliwe. Ja staram się zamuszować twoją potworną kawę. Wszystko wygląda idiotycznie, no! Udawaj na litość Boga! Stara kobieta. Wstań! Kardynale Pickles, popij
częścią mięciutkimi poduszeczkami. Przyznaj się! Przyznaj się! Przyznaj się! Przyznaj się! Ona nie cierpi. Jak to? Wypchałeś poduszeczki prawidłowo? Tak. Trudno. Twarda z niej sztuka. Kardynał Kieł! Przynieś wygodny fotel. Wygodny fotel? Wygodny fotel. Myślisz, że jesteś twarda, bo przetrwałaś poduszeczki, tak? Zaraz zobaczymy. Kardynał Kieł! Proszę posadzić ją na fotel. Będziesz siedziała na tym fotelu do 11. Na podwieczorek dostaniesz tylko herbatniki. Przyznaj się! Przyznaj się! Przyznaj się! Przyznaj się! Przyznaj się! Nie ty! Błyszczący, co ty robisz? Co ty robisz?
jednym z najbardziej płodnych reżyserów i producentów filmowych naszych czasów jest Sir Edward Ross. Jest wręcz jednym z najbardziej płodnych producentów wszechczasów. Po 5 latach pobytu za granicą powrócił do kraju, aby wziąć udział w przeglądzie swoich filmów w National Film Theatre. Tak się szczęśliwie składa, że jest dzisiaj naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Edwardzie, pozwolisz, że będę ci mówił po imieniu? Tak, to nie przeszkadza. Nie wszyscy to lubią, nie rozumiem dlaczego, po prostu są nadwrażliwi. Zawsze więc wolę się zapytać. Możesz mówić mi, Edward. A więc, Edwardzie, przepraszam, że poruszyłem ten temat. Rozumiem. Tak, możesz mówić mi, Edward, nie ma problemu, naprawdę. Pięknie dziękuję za współpracę. To czasami mnie przerasta. Tak, rozumiem cię. Trudno znaleźć idealne porozumienie, żeby rozmówca mógł się odprężyć. Tak, wiem, co czujesz. Naprawdę. To głupstwo, ale ważne. No, im mniej o tym mówimy, tym lepiej. A więc, Ted, gdy po raz pierwszy... Mogę ci mówić Ted? Tak, oczywiście, każdy mówi mi Ted. To trochę drobniej niż Edward. Tak, mniej oficjalnie. Edward, Ted. No, naprawdę bez znaczenia. Dobrze, a więc ty mów mi to. Daruj sobie Tomaszu i inne tam pierdołki. Na czym to stanęliśmy, Edziu Skarbie? Kiedy zacząłeś? Edziu Skarbie? Naprawdę nie lubię, jak ktoś mówi do mnie Edziu Skarbie. Powiedziałeś do mnie Edziu Skarbie. Przepraszam bardzo, czy ja powiedziałem do niego Edziu Skarbie? Tak! Rób pan ten wywiad! Chyba nie powiedziałem Edziu Skarbie. Prawda, kochaniutki? Nie nazywaj mnie kochaniutki! A mogę ci mówić cukiereczku? Nie! Kotku? Nie! Anioleczku? Nie! Rybko? Nie, mam tego dość, idę stąd! Mogę ci mówić Frank? Frank? Dlaczego Frank? Jacek ma żółwia imieniem Frank. A co tu jest grane w ogóle? Co tu jest grane? Co tu jest grane? Franki, Franuś, malutki Frameczku, posłuchaj. Opowiedz nam o swoim ostatnim. Nie, nie, naprawdę, nie mów tak do mnie. Przepraszam, o czym? Czy mógłbyś nam opowiedzieć o swoim ostatnim filmie? Ale rzeczywiście, ale nie będzie żadnych koteczków, kotków, krzyżek, krzyżeków? A więc, jeżeli chodzi o mój ostatni film. Pomysł przyszedł mi do głowy, kiedy zacząłem pracować w przemyśle filmowym w 1919. Byłem wtedy zwykłym chłopcem od podawania herbaty. Zamknij się. Czy mowa o orientacji seksualnej jest ciekawsza od rozmowy o historii w kina? Świetnie, na pierwsza przystawa ciekawsza. Proszę pani, to są wszystko głupoty. Pani wie, jak to jest strzyc tego samego klienta przez 5 lat? Ja, proszę pani, nie chciałem zostać fryzjerem. Ja chciałem zostać trwalem. Tak! Chciałem zostać trwalem, chciałem skakać z pnia na pień, kiedy spływają potężnymi rzekami brytyjskiej Kolumbii. Wielkie sosny, potężne świerki, jodły zapach ścinanego drzewa, trzask padających gałęzi i kochana dziewczyna przy boku, chodź, chodź. I śpiewamy, wszyscy śpiewamy. Jestem trwalem, jestem okej, ze mnie pracuję w nocy, śpię. On jest trwalem, jest okej, ze mnie pracuję w nocy, śpię. Ścinam trzeba, zjadam lunch, biegam do klozetu. W środę robię zakupy i jadam grzanki z herbatą. Ścinam trzeba, zjadam lunch i biegam do klozetu. Zakupy robię w środę i jadam grzanki z herbatą. On jest trwalem. Ścina drzewa, skacze ryka i dzikie kwiaty ratuje. Wkłada tam swieciuszki i w kowarach na nim.
sokiem obcasu pod wiązki oraz stank. Chciałbym być dziewczynką, jak moja ma być zakochana. Trzeba ścina i obcas pod wiązki stank. Ścina drzewa mam wysokie obcasu pod wiązki oraz stank. Chciałbym być dziewczynką, jak moja ma być zakochana. Jestem dwalem, jestem okej, za dnia pracuję, w nocy śpię. Jestem dwalem, jestem okej, za dnia pracuję, w nocy śpię. Ale wydawałeś mi się taki męc. Dziwne coś. Kurczę, ale ona ma przechlapane. Podusia jest moja, jakby coś. Moi drodzy, Monty Python nie ominął żadnej kwestii życiowej. Nie ominął też zebrania mafijnego. Jak to wygląda? Czy jest w tym przestępstwo? Czy jest w tym grzech? Czy jest naprawdę mafia? Czy tylko jakieś opary absurdu? Zapraszam was, Jacek nam da nastrój, taki piękny, długi nastrój. Ja coś? Hello? Będziemy tam za 10:11. O 10:51 wkroczymy do jubilera, gdzie Rick, przebrany za klienta, wręczy mi 5 funtów 18. O 10:53 podejdę do lady i zakupię zegarek za 5 funtów 18. Zegarek przekażę Rickowi, który uda się prosto do garażu Normana przy High Street. O 10:56 wycofujemy się i spotykamy się wszyscy za kwadrans 11 na zapleczu Kohensitla. Są pytania? Nie ma w tym niczego nielegalnego. Jak to? Przecież płacimy za zegarek. No, tak. Dlaczego za niego płacimy? Dlaczego za niego płacimy? Bo inaczej by nam go nie dali? To mi się nie podoba. O co ci chodzi? Bo nigdy nie popełniliśmy żadnego przestępstwa. Przestępstwa? Przestępstwa? Przestępstwa. Ty durniu! Planujemy to od tygodni. Ręcz wynajął pokój naprzeciwko jubilera i filmował klientów całymi dniami. Larry przeglądał katalogi zegarów 3 tygodnie, aż nauczył się wymawiać jej cen od tyłu. Słuchaj, ja nie narażę całego planu na szwank, tylko po to, żeby popełnić przestępstwo. Ale zaparkujmy chociaż na podwójnej ciągłej. Nie. Weźmy psata z mylenia, niech nas na chodniku. A ty czego chcesz? Zaparkowałem na ulicy. Tak. Opłacony czas. Już minął. 2-3 minuty temu. 2 minuty? 2 minuty? Ty durniu. Ty durniu. Nie mamy czasu na spacer. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, ale szybko. Larry, ty z głów włosów bierz paszport. Spotkamy się pod tym adresem w Rio de Janeiro we wtorek. Ty, Precz, uciekaj do Kanady, stamtąd przedostaniesz się do Nikaragui, tam spotkamy się za pół roku. Ty, Janet, rozumiesz? Leć do Afryki Wschodniej i zmień twarz. Ben niech zostanie tutaj i wysadzi całe miejsce za 15 minut. Ben nie może wysadzić całego budynku. Czemu nie może? Bo to nielegalne. W takim razie poddajemy się. Ale nie możemy się poddać. Czemu? Bo nie popełniliśmy przestępstwa. Może i przestępstwa nie popełnili, ale na pewno źle się to skończyło. Ja mam z tego konkretną korzyść. Kurtkę. Zapraszam was na sketch, który trochę przypomina naszą rzeczywistość, drodzy państwo.
Jeśli ktoś był w urzędzie jakimkolwiek, w jakiejkolwiek instytucji publicznej, gdzie trzeba się nisko kłaniać, trzeba bardzo prosić albo trzeba się spełnić, tam jest najgorzej. Zapraszam was na sketch pod tytułem Wydział kłótni, obrazy i bicia po głowie. Chciałem się pokłócić. Doskonale, był pan już u nas? Nie, jestem pierwszy raz. Interesuje pana jedna pełna kłótnia, czy cały kurs? Myślę, że na razie jedna, a później zobaczymy, jak to będzie. Doskonale. Jedna pełna kłótnia kosztuje 1 funta. Natomiast ze 110 kłótni jedynie 8. Rozumiem. Doskonale. Może na początek pan Bejki, ale nie, on jest zbyt pojednawczy. Proszę spróbować z panem Bernardem, pokój numer 12. Dziękuję. Czego pan chce? Powiedziano mi... Nie pieprz głupot, zasmarka na kupo babusich otworów! Ale ja przyszedłem... Zamknij ten świński liczbą, jeden. Szykam na twój widok, ty dęby zaspiony, barhaty padale! Ale co? Ja przyszedłem tutaj na kłótnię! O, przepraszam. Tu wydział obrazy. To by wszystko wyjaśniało. Pan do pokoju 12A, tuż obok. Rozumiem, dziękuję. Nie ma za... Dzień dobry. Czy to właściwy pokój na kłótnie? Już panu mówią. Wcale nie. Właśnie, że tak. Kiedy? Właśnie teraz. Nie. Tak. Nie. Chce się pan kłócić przez 5 minut czy pół godziny? Tylko 5 minut. Świetnie, tak mówią. Nie. Wyjaśnijmy to sobie. Absolutnie na pewno mówią. Nie, nie, na pewno nie. Ależ tak. Nie. Ależ tak. Nie, to żadna kłótnia. Właśnie, że tak. Nie, to tylko zaprzeczanie. Wcale nie. Ale właśnie mi pani zaprzeczyła. Wcale nie. Zaprzeczyła pani. Nie, nie, nie. Tak. Nonsens. Bez sensu. Wcale nie. Tak. Wcale nie. Nie może pani tylko nie może pani tylko powtarzać wcale nie. Ależ tak. Nie. Kłótnia to proces intelektualny. A naprawdę. To tak nie może być. Wcale nie. Ależ tak, no to nie jest żadna kłótnia przecież. Ale może być. Nie, nie może być. Dziękuję, do widzenia. Co? To wszystko, do widzenia. Ale nie minęło jeszcze 5 minut. Czas minął. Nie, nie minęło jeszcze 5. Niestety. Nie. No. To absurdalne! Przykro mi, ale nie mogę się z panem kłócić dalej. Ale nie minęło jeszcze 5 minut. Nie będę się z panem kłóciła, póki pan nie zapłaci. Dobra. Proszę. No więc? Co no więc? No, nie minęło jeszcze 5 minut. Przykro mi, ale nie mogę się z panem kłócić, póki pan nie zapłaci. Kiedy właśnie zapłaciłem? Wcale nie. Ależ tak, no skoro nie zapłaciłem, to czemu się pani kłóci? Mam panią. Wcale nie. Ależ tak. Nie, no ja naprawdę mam tego dosyć. Przykro mi, nie zapłacił pan. Nie, mam tego dosyć. Wychodzę stąd. Jeszcze nie. Zamknij się! Ja chcę się poskarżyć. Pan chce mi się skarżyć? Spójrz pan na moje buty. No spójrz. Noszę je zaledwie 3 tygodnie, obcasy już mi odpadają. To w ogóle nic nie da, więc daj sobie pan siana. Mnie bolą krzyże, nogi mnie bolą, plecy mnie bolą. O! Źle! Złap się pan za łeb, a potem krzycz. Spróbujmy. A! Znacznie lepiej. Ręce tutaj. A! Doskonale! Przestań mnie pan bić, co? Nie ma takiego bicia! Mam pana nie bić? No po co pan tu przyszedł? No jak to? No poskarżyć się przyszedłem! Drzwi obok. Ja tu udzielam lekcji bicia po głowie. Co za kretyństwo! Dość, 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 moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy. Jestem inspektor Lis. Lotna brygada z jarnikowej państwo odpowiedzialny za rozrywkę. Latający lis z jarnu? Wykroczenie z paragrafu 21, popełnienie dziwacznego skeczu. Czego? Też tak. Bo bardzo. Rozmyślisz! Fantastycznie! Fantastycznie! Daj się kobietą. O, właśnie! Moi drodzy, moi drodzy. Rozmyślnie wzięliście udział w dziwacznym skeczu. To jest w numerze albo humorystycznym Ewy Gubiec.
niekonwencjonalne, czyje wyzwołania totalnego zadowolenia pobytu. Racja. Słuchajcie, fantastycznie, ja teraz. Dobrze. Świetnie. No to w takim razie zapraszamy do sali. Wolnego. Teraz ja się przedstawię. Inspektor Gazela z programu policyjnego do lekkiej rozrywki specjalna lotna brygada. Latająca gazela z gardu! Czasem w życiu idzie źle, możesz naprawdę wkurzyć się. Przepinasz klątwy, rzucasz też. Gdy coś spać ci nie pozwala, nie myśl więcej o kanałach. Zapisz sobie tą melodię i wiedz, że... Jedno słowo ci wypadło. Życie jest, musi śmiać, tańczyć i śpiewać. Kiedy czujesz, że masz doła, nie zamykaj się w materoła. Ściśnij usta, potem zapisz, to jest to. Się kręci, a kończy się na śmierci, jak w teatrze przed kurtyną ukłoń się. Grzechy są ci już zapomniane, spójrz w te oczy roześmiane. Ciesz się, bo drugiej okazji nie będzie. Kiedy spojrzysz na nie, życie śmiech, a śmiech to żart, no cóż. Życie to spektakl, który grasz, na koniec świat się masz. Potem się śmieje, to się śmieje ostatni.